W ubiegłą sobotę, 18 listopada w Londynie, doszło do nieprawdopodobnego wydarzenia, które z pewnością odciśnie swoje piętno na cały obecnie znany nam rynek alkoholi stworzonych w beczkach. Ale po kolei. W jednym z wcześniejszych odcinków, który ukazał się na kanale Whisky Update, wspominałem o nadchodzącej aukcji, na której zostanie wystawiona butelka whisky uznawana za świętego Graala. Panie i panowie, przed wami nowy król whisky. Mowa oczywiście o 60-letniej butelce Macallan Valerio Adami 1926, wydanej w 1986 roku. Tylko 12 butelek Valerio Adami zostało wydanych spośród wszystkich 40, które zostały rozlane z beczki o numerze 263, a do dnia dzisiejszego tylko 10 z nich istnieje. Zwycięska oferta wynosiła 1 750 000 funtów, a po dodaniu 25% premii butelka ta została sprzedana za łączną kwotę ponad 2 187 000 funtów, czyli blisko 11 milionów złotych. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż poprzednia najwyższa cena za Macallana Valerio Adami ustanowiona w 2022 roku, co czyni ją aktualnie najwyższą ceną akcyjną w historii, jaką zapłacono za butelkę wina lub spirytusu. Wartym odnotowania jest fakt, że korek, kapsułka i etykiety zostały odnowione przez samą destylarnię. Sama próbka whisky została sprawdzona pod kątem autentyczności z próbką referencyjną. Jak powiedziała osoba odpowiedzialna za autentyczność, whisky miała niesamowitą głębię charakteru, bogate, ciemne owoce, kompot z czarnej wiśni i lepkie daktyle, a następnie intensywnie słodki, antyczny dąb, który jest rozpoznawalną nutą tak postarzonego Macallana. Ciemna czekolada, melisa, imbir. Według obliczeń, jedna uncja trunku będzie kosztować około 107 tysięcy dolarów. Whisky Update. Napijmy się wiedzy z innej beczki.